Halo, dobry wieczór, puk, puk, jest tam kto? Jest, to bardzo dobrze, że Państwo z nami są, bo przed nami 203 odcinek Turbo Kozaka, a to oznacza, że jeszcze 100 odcinków i będziemy jak Dywizjon. Będziemy jak Dywizjon, już będziemy lecieć tak, że nikt nas, proszę Państwa, nie zatrzyma. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Już za chwilę święta Bożego Narodzenia, więc proszę Państwa, nastrój u nas już taki lekko przedświąteczny, ale jeszcze za tydzień oczywiście jeden odcinek dla Państwa taki już stricte świąteczny mieć będziemy. Zaczynamy oczywiście od ogłoszeń duszpasterskich, jak na początku każdego programu. Koszuleczka, koszuleczka, tym razem kolejna czternasteczka, Michał Nalepa, Arka Gdynia, przez Michała Nalepę koszulka podpisana. Twitter tradycyjnie, moje zdjęcie z koszulką, Państwo typują, ile punktów Michał Nalepa zdobędzie w dzisiejszym odcinku. I ja za tydzień taką koszulkę komuś oddaję w prezencie, tak jak oddaję koszulkę Sonego Kittela. Oddaję panu Sylwestrowi Siuchcie. Pan Sylwester Siuchta wygrywa, nazwisko już takie zobowiązujące, bo jak wiadomo też za parę tygodni będziemy się dobrze bawić. Hashtag TurboKozak, a propos tych czternastek, niech Państwo piszą na naszym Twitterze, jaka czternastka, kto grał z czternastką i Państwu się najbardziej w historii polskiej, europejskiej bądź światowej piłki podobał, a także mogą Państwo pisać co jakieś pytania albo co Państwo sądzą tradycyjnie już dzisiaj o naszym gościu, który po prostu zrobił rzecz dla nas fenomenalną. Fenomenalną, proszę Państwa, nagrał o naszym programie spot. Dziękuję mu bardzo i oglądamy. Przepiękna, nowoczesna scena. Akustyka, aż przechodzą ciarki. I za każdym razem cudowny spektakl. Dziękujemy Ci, Olafie, serdecznie, to charytatywnie. 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 Charytatywnie, to jest bardzo ważne w tej opowieści. No to były dawne dzieje. No ale ładnie, bo już ładnie. Wyczułeś, że będziesz w tym programie, po Wszystko prostu już. Musi mieć swój czas. Swoje miejsce. Zdarzyło. Znowu mnie zaskoczyłeś. Ja już chciałem opowiedzieć o tym, że jestem cały w emocjach, nie mogę się doczekać. Świąt? A tu taka niespodzianka. Świąt? Nie, treści programu. Treści programu. To dobrze, zacznijmy z grubej rury. Jeśli nie powiesz mi ty, to już nikt mi nie odpowie. Co się dzieje w tej polskiej ekstraklasie? Ostatni ogrywa pierwszego, faworyt przegrywa ze słabszym i tak dalej, i tak dalej. Panie Olafie, jak żyć? O co chodzi? Pewne na tym świecie są trzy rzeczy. Podatki, śmierć i to, że w naszej ekstraklasie nic nie jest pewne. No cóż, to może świadczyć o kilku rzeczach. Może świadczyć o tym, że poziom jest bardzo wyrównany. Myślę, że to też w jakimś stopniu. Po drugie, że drużynom, trenerom już trudno jest przygotować wysoką dyspozycję, która może trwać cały sezon czy całą rundę. To jest drugi problem. I że te dyspozycje różnych zespołów mijają się w czasie, kiedy jedni są w szczytowej formie, to inni są w słabszej dyspozycji, potem to się zmienia. Czyli no, przy wyrównanej lidze to tak może działać. To jest plus czy minus naszej ligi? No i plus i minus. Chodzi jednak o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów. Minusem na pewno jest to, że bardzo szybko wyrokujemy, który trener nadaje się do swojej pracy, a który nie. No bo proszę mi powiedzieć, powiedz mi Bartku albo Państwo. Proszę. Czy trener Mamrot, który jest świetnym trenerem, nagle przestał nim być w przeciągu 3 tygodni czy miesiąca? To jest nieprawda. Bo tak samo jak nie wiadomo, czy Rafał Grzyb, który jest bardzo fajnym jegomościem, z wiedzą, z kulturą i z charakterem. No ale jeszcze trudno powiedzieć, czy jest wielkim trenerem. Olaf Lubaszenko jest lepszym aktorem niż 15 lat temu? Wydaje mi się, że tak. O. Że to się tak właśnie odbywa w naszym życiu. Zostajemy się coraz lepsi z każdym przeżytym doświadczeniem i rokiem. No, ale to się nie przekłada na wyniki, to się nie przekłada na rolę. W wypadku trenerów to się nie przekłada na rezultaty bardzo bezpośrednio. No, jeszcze jeden taki mrożący trochę krew w żyłach przykład, bardzo świeży. Czy trener naszych skoczków, Michał Doleżal,
wczoraj był wybitnym trenerem. Oczywiście, że był wybitnym, bo wygrali. A dzisiaj jest bardzo przeciętny. Dziś miał słabszą dyspozycję, no przecież to jest wszystko proste. No właśnie, apeluję po prostu o rozsądek w ferowaniu wyroków, w emocjonowaniu się nazywaniem kogoś wielkim albo beznadziejnym, bo to nie tak proste. Mój kolega redakcyjny, Przemek Ludzki, 8 lat temu zadał ci pytanie. A co jest teraz w gorszej kondycji? To było pytanie z 8 lat temu i ty nie byłeś w stanie na nie odpowiedzieć. To może jesteś teraz. Polskie kino czy polska piłka? Myślę, albo inaczej, co, lepsze pytanie. Co jest w lepszej kondycji? O, tak będzie lepiej. Myślę, że jeśli chodzi o arenę światową, to polskie kino. Natomiast coś mi mówi, że ten najbliższy rok może być bardzo dobrym rokiem dla polskiej piłki reprezentacyjnej. Myślę, że Robert Lewandowski kilka dni temu po ogłoszeniu wyników tego plebiscytu wreszcie zrozumiał, dostał taką ostateczną odpowiedź, że jedynym sposobem dla niego, żeby wejść na podium tego plebiscytu, który jest jednak bardzo prestiżowy, to jest rozegranie wielkiego międzynarodowego turnieju, czyli na przykład zdobycie tytułu Króla Strzelców i medalu. Drugim argumentem, wysoko sięgasz, no przynajmniej tytułu Króla Strzelców. Dobrze, a drugi argument jest taki, że w trenera Brzęczka mało kto wierzył przez dłuższy czas, no to kolejny kamyczek do tego samego ogródka. Czy 3 miesiące temu był... Już pamiętamy sądy. Czy 3 miesiące temu był słabym trenerem, a teraz jest świetnym. Pamiętamy sądy, tak nie, że po ludzie po awansie mówili, że trzeba by pana Brzdęczka zwolnić. Przecież no tak więc było. Więc proszę tak nie mówić. Znaczy mówić można, ale moim zdaniem to nie jest ta droga. Więc ten właśnie trener, na którego nikt nie stawiał, może wszystkich pozytywnie zaskoczyć. No i kolejna sprawa to że mamy bardzo, bardzo fajnych, młodych kilku zawodników. Ja bardzo liczę na to, że ten Brzęczek wykaże się taką odrobiną szaleństwa. W ogóle mamy fajnych, młodych ludzi, w ogóle. Słuchaj, chce ci się jeździć do Irlandii, potem gdzieś tam jeszcze. Nie. Dlatego, ale wiesz, chodzi mi... Zostawmy to młodym. Nie piłkarze, młodzi ludzie. A propos... Ale liczę na odrobinę szaleństwa w powołaniach. Dobrze, proszę Państwa. Żeby kilku fantastycznych zawodników... No oczywiście, że karbownik. Zalegią. Proszę Państwa, czas na sondę, już wcześniej wspominałem. Sondę, dżentelmeni rozmawiają o finansach. Ale z tej racji, że dzisiaj jest tylko jeden dżentelmen, to taka oto właśnie sonda dla Państwa. Święta tuż. Wydatków coraz więcej, a zatem... Przepraszam Pana bardzo, co Pan sądzi o zarobkach piłkarzy? Piłkarzy? Nie wiem. Nie wiem, muszę pomyśleć, nie wiem. Za dużo. Za dużo. Naprawdę? Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że inni są biedniejsi, nie mają tyle pieniędzy, a oni są młode chłopaki, niech sobie popracują trochę więcej, tak jakbyśmy pracowali. Za dużo, no po prostu, żeby tacy młode chłopaki po parę milionów zapracowali. Ale taki Messi? A co Messi? Co mnie Messi obchodzi? Mnie obchodzą nasi piłkarze. A Messi, no to jest wspaniały piłkarz, ale to nie znaczy, że ma być milionerem. No bez przesady. No Polscy chyba mają za mało troszeczkę w Polsce, tak mi się wydaje. To mój syn by więcej wiedział na temat piłki, bo to jest guru, on ma 13 lat, Adrian. Będzie zarabiał tyle co piłkarze? No, pan mówi, że lepiej, żeby nie zarabiał, bo mało. No to pojedzie za granicę, zalewy mnie. W tych mniejszych ligach, w tych niższych ligach to jest gruba przesada. Gruba przesada, bo to nie jest płaca za odpowiednią płacę, płaca za odpowiednią pracę, a przede wszystkim wyniki i osiągnięcia. No jest, nie, zadajcie Państwo, panowie, zadajcie takie pytania w sądzie ulicznej, natomiast jeśli chodzi o poziom naszej ligi, to chyba nie musimy się specjalnie wysilać, żeby go określić, prawda? Czyli ciąć! Ciąć, proszę pana. Bardzo kiepsko zarabiają. Piłkarze? Tak. Powinni więcej? Pewnie. A dlaczego? Lepiej grali. O, to jest dobre podejście. Ale proszę pana, mój szwagier to Janusz Kupcewicz, także ja wiem coś na temat piłki. No ile on zarabiał? Za mało? Pewnie, że za mało. Jedno krótkie pytanie. Bardzo dobrze pani wygląda, proszę nie poprawiać. Co pani sądzi o zarobkach piłkarzy? No zarabiają dużo. Ale za dużo? Oj, myślę, że adekwatnie do wysiłku. Nie wiem, nic kompletnie. Za duże, za małe, jak pan sądzi? Nie wiem, nie znam zarobków piłkarzy. Duże. Duże. To wszystkiego najlepszego. Podaż jest popyt na dobrych piłkarzy. Tak jest życie.
A kto jest marny, no to marny zarabia. Ale inni sportowcy, na przykład skoczkowie, pięknie skaczą, narażają życie. Ich wynagrodzenia są minimalne w stosunku do wynagrodzeń piłkarzy. I z tego powodu boleję, bo ja jestem fanem sportów zimowych. Dobrze, kopią, niech zarabiają. Za duże. Mnie się wydaje, że od wysiłku i zawodnika, który odpowiednio gra, to nie ma co żałować, bo ile ludzi przychodzi na stadion. Tak już, już czuję, że państwo małżeństwem są. Nie, akurat nie. Ale nie zgadzacie się zupełnie. Czasem się nie zgadzamy. Sport raczej europejski, a każdy gra już w klubie europejskim, no to jest dobra kasa, nie ma co ukrywać. Pytanie, czy nie za dobra? Nie, jak wkładają w to całe serce i ciężką pracę, no to niech zarabiają, niech każdy zarabia porządnie. Pan samochód też taki ma jak oni? Słucham? Pan ma też taki samochód jak oni dobry? Mój samochód to na przykład tamten autobus. Co sądzicie o zarobkach piłkarzy? Dobrze. Ja się nie wypowiem, nie znam zarobków piłkarzy. Nie mam zdania, sorry. Nie wysokie. Chciałbym zarabiać tak jak oni. A, czyli coś tam jednak wiecie. Na pewno lepiej niż większość społeczeństwa. Jeśli chodzi o bramkarzy, to zdecydowanie za mało. Nie interesuję się piłką nożną. I dlatego przykro, nic nie mogę powiedzieć. Ale bardzo lubię naszego Lewandowskiego. Roberta. I bardzo dumna z tego, że on Polsku naszą sławi. I czy on powinien zarabiać dużo? Oj, dużo. Dużo, bo on piękny facet, przystojny, żona, super. I piłki bije, bije tak, jak lecą, jak pirogi z balkona lecą. Tak on tej piłki to ja mogę panią uspokoić. On dobrze zarabia. I ja cieszę się. I niech zarabiaje, bo on zasłużył na to. Też jestem tego zdania. Zasłużył. On nikogo nie aklamuje, nie oszust. A co Bóg dał talent, on talentem zarabiaje kasę. I niech tak będzie. Amen. Amen. Wszystko jasne, panie Olafie? No wszystko jasne. Pięknie. Audycja zawierała lokowanie produktu, to znaczy piękne miasto Gdynia. Gdynia. Rozpoznałem od razu, chociaż udało ci się znaleźć jedno ujęcie, to aż nieprawdopodobne, w którym przez moment pomyślałem, że to Łódź, kiedy ta starsza pani ale tak krytykowała. Po tej sądzie widać, że to jest według badań najszczęśliwsze miasto w Polsce, bo ja sobie wyobrażałem tą sądę wcześniej tak, mówię, kurczę pieczone, wszyscy będą mówili, że za dużo, a tu proszę, nie, jest okej, za mało nawet, ale wiesz co, chyba te czasy się zmieniły, sądząc po powiedzi jednego pana, że tam faktycznie gdzieś tam mega gwiazdy, które zdobywały medale Mistrzostw Świata typu rodzina pana właśnie Janusza Kupcewicza, no to się bardzo diametralnie mocno zmieniło. Myślę, że też ci piłkarze, którzy grali w tamtych czasach, a później ich losy nie potoczyły się jakoś różowo, a tak była większość, mają pewne poczucie takiej życiowej, dziejowej niesprawiedliwości, że ci, którzy grają nawet bardzo przeciętnie dzisiaj, są w stanie zapewnić sobie i swoim dzieciom dobre życie, a ci, którzy grali wspaniale na wysokim światowym poziomie 30 lat temu, niestety nie. A jak to jest z aktorami? Toż to wszystko... To jest i w tym fachu. Trochę tak, że widzimy tych, którzy odnieśli sukces, bo oni rzucają się najbardziej w oczy. O nich się mówi najwięcej, tak jak ten tak uroczo zresztą wspominany tutaj Lewy przez panią. Ale zapominamy, nie bierzemy pod uwagę, nie rozważamy tej ilości ludzi, którym się nie powiodło, którym się nie udało. Ja zawsze o nich myślę i to przypomina mi o niezbędnej dawce pokory w każdym zawodzie. To na sam koniec, ale proszę cię o szczerą odpowiedź. Tak. Liga Polska, ciąć czy nie ciąć? Zarobki? Tak. Uważam, że takie jednoznaczne rozwiązanie, bardzo ogólnikowe, rodzaj odpowiedzialności zbiorowej, to nigdy nie jest dobre. Natomiast być może dobrze zrobiłoby tej lidze, żeby ona nie stawała się portem docelowym dla starszych zawodników z zagranicy. Żeby to nie było takie miejsce, w którym można sobie dorobić do emerytury, bo to po prostu nie najlepiej wpływa na kondycję i na rozwój samej polskiej. I najgorsze jest to, że ci zawodnicy z zagranicy nie zawsze prosto piłkę kopią. Dlatego teraz zobaczymy, proszę państwa, czy Michał Nalepa prosto piłkę kopnie obok Gabora, nie w niego. Czas na 203 odcinek Turbo Kozaka. Głosowanie na Twitterze, obstawianie w zasadzie skończone. Cięcie tniemy
i zapraszamy na Turbo Kozaka. Zapraszam. To ja, Turbo Kozak. Myślisz Arka Gdynia, mówisz on. Mówisz on, myślisz Arka Gdynia. Myślisz 203 odcinek Turbo Kozaka, mówisz Michał Nalepa. Witam serdecznie. Ja również Ciebie, Michale, witam. Twój najlepszy sezon obecnie trwa. Czy to się przełoży na dzisiejszy występ? No mam taką nadzieję, innej opcji nie widzę. Nie chcę tutaj się pokorzyć, delikatnie mówiąc. A ja inną opcję widzę. Nie, no mam Steinborsa na treningach, więc no, myślę, że Gabor lepszy od Steinborsa nie jest i będzie mi trochę łatwiej na treningach, ale życie pisze różne scenariusze i nie wiadomo, co Gabor będzie wyciągał dzisiaj. Ludzie na mieście mówią, że Michał Nalepa ma problemy sam na sam. Udowodnię, że nie. Trzymam za to mocno kciuki. Tutaj są problemy. Grzegorz, czy to jest dobre udowodnienie? Jacy ludzie na jakim mieście? No, imiona, nazwiska, PESEL-e. No nareszcie! Ojej. Chyba nie, chyba tak? Chyba tak. Panie Michale, to będzie wszystko tak z przebitkami? No na farcie, ale jest, ważne, że w sieci. Grzegorz, jesteś cały czas blisko. Tak. I dresy powróciły już nawet. A widzisz. Jest chyba ciężko prosto. Cenne spostrzeżenie. Kamera rozwalona. Daleko, tak daleko, daleko, tak. I co? I co? I to nie jest Steinborsa? To jest chyba Steinborsa. Gratulacje. Czy kolega Gabor jakieś karne kolegi Nalepy widział? Pomidor. O, widać nawet, że taki malinowy. Widział. Od razu wiedziałem, że widział. Czy to jest strzelony karny w tym sezonie? Oznacza, że już pan Michał będzie strzelał zawsze karny? No, może tak być. Chyba, że nam nie gwizdną. No to proszę. Grzegorz, to się da obronić? Steinbors mówi, że nie. Steinbors mówi, że nie. Steinbors mówi, że nie, a pan Grzegorz? Skoro pan Steinbors mówi, że nie, to ja też mówię, że nie. A pan Michał? Robi to. Liczyłem po cichu na podcinkę. Teraz sobie tak właśnie uświadomiłem, że Andrzej Czwarowski 14. Tak jest. Michał Nalepa też 14. Tak, nie ma przypadku. Nie ma przypadku. A pan Andrzej dobry wynik. Mam nadzieję, że też będę miał dobry. Ty, ale tracę równowagę. Co jest? To dobry znak. Powiem ci więcej. Jeśli każdy by tracił równowagę jak ty, to dajcie, Panie Boże. Pytanie w imieniu wszystkich Gdynian. Co z tą Arką? Czy ta Arka co sezon faktycznie musi tak się bronić przed Patkiem i kiedy to się skończy? Ciężkie pytanie, kiedy to się skończy. No, chciałoby się powiedzieć, że skończyło się już i idziemy teraz tylko w górę, ale... Ale no życie i piłka jest takie nieobliczalne, że no nie mogę tego obiecać po prostu, bo to jest sport drużynowy. Tutaj wiele czynników ma wpływ na to, jakie są wyniki. Chociażby boisko, na którym gramy. Ale rozumiem, że was to też wszystkich już mocno irytuje taka sytuacja co sezon. No tak, no to nikt nie chce przecież co sezon grać o utrzymanie i z nożem na gardle grać w każdym meczu, no ale no takie są nasze realia i trzeba się z tym mierzyć. Na szczęście sezon Michała Nalepy całkiem... Niezły. No nie najgorszy, nie najgorszy, nie najgorszy. Zawsze może być lepiej, jak to się mówi, ale jestem z siebie na tę chwilę zadowolony. I dumny. I dumny, można powiedzieć. Ci sami ludzie z miasta, co mówili, że sam na sam tak sobie, mówią za to, że wolny perfekcyjnie. Żeby na odwrót nie było. No oby, panie Michale, oby. To powiem ci tak, ludzie się znają, ludzie się znają. Cieszy mnie to, że się znają. Przyszedł trener robić, nie jest dobrze. Hello, coach! Coach is good player, good player. Sometimes. Nie, coach zawsze mówi, że katastrofa. Słuchaj, to jest idealny moment, żeby udowodnić trenerowi, że się myli, mój drogi.
Trzeba pocelować. Oj! Za poprzeczki nic nie dają, niestety. Dają, dają! Musisz ze mną tak? gadać. Panie Bartku, można coś za poprzeczkę? Wyszeczka! Yeah! Ten points, coach! Ten points! Yeah. Wiadomość z ostatniej chwili. Trener Rogic stawia sprawę jasną. Trafiasz teraz, wolne do końca sezonu. A kto ma strzelać? No nie wiem, tak mówi trener Rogic. Może Wejnowicz? A no może Wejnowicz. A widzisz. A Bodeja, Adam? A widzisz. Oj, oj, oj! Zaś w dziurę nie wpadła, no. Podobno Arka strzela mało zdrożnych, bo wykonawca taki słaby. Trudno się nie zgodzić z tym, no. Wszyscy widzą. Wiatr od morza, wykorzystaj to. Właśnie tak. O k***. Ach, ten gdyński wiatr! Podobno po tym rożnym, jednak wykonawca stałych fragmentów się zmieni! Niech się zmienia, ja już nie wierzę. Nie, jednak walczy, jednak walczy! Ja wiem! Nieudolnie, ale walczy! W życiu najważniejsze jest wyciągać wnioski. Trener Rogic już wyciągnął! Ale ty widzę walczysz! Ty widzę walczysz! Ty tak łatwo się nie poddasz! Nie można było tak od razu. Tak, tak. Panie Michale, czas nadrabiać te punkty, które przed chwilą się straciły. No trzeba, trzeba. Wstyd trochę, ale no. Co zrobisz? Jak nie masz umiejętności, to nie masz. No, życia nie oszukasz. Matkę, ojca? Oszukasz, ale życia nie oszukasz. No. Chyba nie dotknęła, bądźmy szczerzy i uczciwi. Dotknęła za punkt. Tak? Niech będzie, dziękuję bardzo. Powiem ci tak, dotknęła za punkt. Nie, nie róbmy trzody. Wstyd. Teraz dotknęła, na pewno. Podpowiem tylko, że mała bramka nie jest tu tylko dla dekoracji. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Kochany chłopak, prawda? Bardzo kochany. O! 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 Ulala! Po winklu. Za winkiel nie ma dodatków, niestety. Niestety. No niestety, życie. Grzegorz! A to od małej było daleko? Wygląda, jakby do małej wpadła. No do pewnego momentu leciała tak, jakby miała wpaść do małej. O! 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 Cupeczka! Świeci, że od cupeczka to plus 2 punkty jakieś? 3? Bo odejmę! Dobra, nie było pytania. Wróć, żony, wróć! Zgodnie z regulaminem, mimo że piłka jest pomarańczowa, punktów nie liczymy za 2. Przepraszam. Nie ma problemu. Rozumiesz mnie? Rozumiem i szanuję. Uwaga! Czyli jednak za 2! Zobacz, tak jednak jest. Za 2! Gabor, popraw bramkę! To małą! Grajcie tylko pomarańczowymi! Nienawidzę się kręcić. Ja tam ci powiem szczerze, że w okresie przedświątecznym po sklepach lubię. No, ale my ostatnio się dużo na boisku kręcimy za piłką, więc... 3, 2, 1! Jeden, szybciej! 2! Tak lepiej! 3! Trzynaście, Arka nie tonie! 14, Arka nowego rusza! 15, pazernie! Pazernie, panie Michale! Do piłki! Tam nie ma piłki! Nareszcie skalibrował! Podbiega po godzinie! Uderza! I gol! Ja wszystko fajnie, ale dlaczego wszystko robiłeś w zwolnionym tempie? Sztorm był jakiś! 10 z Kalibohorta. O, ciur. Nie piję alkoholu od jutra. Py.
Pytanie pierwsze. Panie Michale, w ilu meczach polskiej ekstraklasy zagrałeś? C. 72. Tak myślę. To myślisz o 12 za mało. To mnie zaskoczyłeś. Pytanie drugie. Kompozytor i gitarzysta o nazwisku Nalepa ma na imię... C. Czyli? Tadeusz. Tak mi się wydaje, że to jest C. Tadeusz na pewno. I tym razem się dobrze wydaje. Ach. Pytanie trzecie, ostatnie. W pierwszej drużynie Archi Gdynia debiutowałem, grając w... Grałem w Ząbkach. Więc odpowiedź... D. Aj, jak mi się to podoba. Kolega nisko osadzony, powinien być dobry wynik punktowy. Tak nie ma. Powinno. Nie wiadomo, jak będzie. Życie pokaże. 3, 2, 1. Oj. 36! To tyle, ile masz lat! Tak jest! Albo nasz asystent, Krzysztof. Albo nie, ma więcej już. Jakoś tak. Co by nie mówić, nie najgorszy prezent dla rodziny, znajomych tuż przed świętami, bo wynik punktowy. Nie najgorszy. Nie najgorszy. Nie najgorszy. Mogło być lepiej. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Ale ty jesteś zawsze pozytywnie nastawiony do życia, oczywiście, świata. Oczywiście, że tak. Więc sam występ jakby już w ogóle był taki? Sam występ to jest zaszczyt. Nie, mój drogi, nie. Tak. Zaszczyt to, że ty tu jesteś. A no, z panem Bartkiem to jest zawsze zaszczyt. Robić jakieś akcje ciekawe. No, nie wiem, o czym mówisz. A, tu i tam. Musimy, proszę Państwa, w tym momencie ciąć. W tym momencie trzeba zadać sobie, panie Michale, pytanie. Która czternastka lepsza? Nalepa czy Twarowski? Twarowski czy Nalepa? Twarowski, oczywiście, że tak. Tak? Jeszcze trzeba trochę popracować, żeby dojść do... No, u Andrzeja przede wszystkim formy. Doświadczenie. No, doświadczenie. Tym nadrabia, no. I ten fałszyk, jak to się mówi. Niczym Modryś, można powiedzieć. Nie, no szacunek, naprawdę. Panie Michale, ten rok dla pana był cacy? Tak, udany, myślę, że tak. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Jak to się mówi, zawsze może być lepiej, zawsze może być gorzej, ale trzeba cenić to, co się ma na tę chwilę, więc udany. Na ten moment, proszę Państwa, jest wspaniale, bo w Gdyni słońce to w grudniu rzecz nie taka oczywista. Nie taka oczywista, dokładnie, niecodzienna. Panie i panowie, panowie i panie, Michał Nalepa w 203, wyobraź już sobie, odcinku Turbo Kozak. Leci. Ależ ten czas leci. Przepraszam, że musiałeś to czekać. Życie, zawsze. Jedni czekają dłużej, drudzy czekają krócej. Zawsze miło w ogóle się tu pojawić. Serdecznie Państwa pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego w nadchodzące lato. No ale ja chciałem lato, bo słońce świeci. Nadchodzące słońce. Słońce świeci dla Michała Nalepy, bo Michał Nalepa lepszy od Andrzeja Twarowskiego. Pozycja siódma, 237 punktów, Andrzej Twarowski 11, 225 punktów. O 12 więcej. To Twaro jeszcze w pierwszym składzie. A, masz rację. No i zobaczymy, czy on w pierwszym składzie skończy ten rok. Kiedy się kończy? W roku czy w sezonie? Jako sezon całość, ale za tydzień ostatni, tak. Zamykamy rok. Nie wiem, czy zauważyłeś, że w momencie przyjścia trenera przestały funkcjonować pewnie strzały, psychika nie wytrzymała. I to trochę wyglądało tak, że sympatyczny zawodnik Nalepa musiał parę minut dochodzić do siebie, jakieś z 15 minut, żeby odzyskać taką pełnię wigoru i pewności siebie. To właśnie jest ciekawe bardzo, jak bardzo psychika decyduje o tym, ile jesteśmy w stanie pokazać. No bo, jesteśmy... bo tam powiedział Michał Nalepa o trenerze, tak, trener mówi zawsze co? Katastrofa. To jest też inna teoria, że nie wolno nawet wypowiadać na głos niektórych słów, bo one sprowadzają pewną złą energię. Tfu, tfu, nie mówimy tego słowa, które powiedziałeś na K. Fajne w Turbo Kozaku, ogólna refleksja. Tak. Dobrze, ucieknę w ogólną refleksję w tych... Co, ja ostatnio z Kędziorem myśmy poszli w stronę pogrzebu, więc w zasadzie nie sądzę, żebyś mnie zaskoczył. Może nie aż tak.
Nie aż tak, chciałem powiedzieć coś pozytywnego. Wszystkiego? Wszystkiego najlepszego. Że to, co jest najbardziej ciekawe dla mnie, oprócz samego jakby wykonywania ćwiczeń, elementów, pokonywania barier, to jest to, że jednak widzimy tu zawodników z zupełnie innej strony niż ta na boisku. Te, umówmy się, te wywiady w przerwie meczu, które są, bo muszą być pro forma, bo tak się kiedyś umówiliśmy, że one będą, nie pokazują nam pełni. Przypominam, że siedzisz z kolegą, który te wywiady robi. Ja wiem, dlatego rozumiem, puszczam do ciebie pełne sympatii oko, ale chciałem powiedzieć, że te wywiady w przerwie meczu nie pokazują nam pełni osobowości zawodników. I właśnie to jest fajna rola, jaką może mieć ten program. Ty w ogóle kiedyś powiedziałeś, że ty wolisz oglądać skróty niż mecze. Ja mówiłem dużo rzeczy, z którymi się nie do końca zgadzam, a po latach jest ich coraz więcej, przybywa ich. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że świat i życie jest coraz szybsze, że coraz trudniej nam się skupić, bo otacza nas tyle informacji, tyle spraw. Może pod tym względem skróty są wygodniejsze, ale jednak jest tylko jeden warunek. Musimy być jakoś zaangażowani emocjonalnie w mecz. Jeżeli mamy komu kibicować, to jesteśmy w stanie nawet największy dramat boiskowy przetrwać, jeśli tam gra nasza ukochana drużyna. A jeśli nie, no to musi być naprawdę wielkie widowisko. To teraz, proszę Państwa, emocjonalnie zaangażujemy się w rozmowy kontrolowane. Wracają, bo troszkę ich nie było, ale są świeżutkie, pachnące teraz specjalnie dla Państwa. Chciałabym na chwilę się nawiązać do świątecznego klimatu. Mianowicie Twoja żona opublikowała na Instagramie zdjęcie, w którym żali się, że znowu podczas przygotowań będzie sama, no bo nie może liczyć na pomoc. Co Ty na to? Co ja na to? No ciężkie na za szybko, tak co ja na to? No trudno, no jakoś sobie poradzi, no, damy radę. Zgadzam się z tym, myślę, że ona to, co przygotuje, ja później spróbuję i oceniam. Pomogę, jak będę potrafił, tak pomogę. Moja żona nie ma Instagrama. Dobry, kolega no, Chrapek. Czujny kolega. Czujny Chrapek. Środkowi mocnicy mają przegląd. Kierownica. Na całym boisku. Bardzo dużo. Wiesz, że dostaniesz to za chwilę, to pytanie. Małżonka tak. Ogląda, ja wiem, że ogląda małżonka. No. I teraz twoja małżonka przed chwilą opublikowała na Instagramie, że Ola sobie oczywiście siądzie o 24 grudnia o 17. Nóżki rozłoży, kapciuszki, Premier League niedługo i... I? Pomaga? Ja odpowiem prawie tak błyskotliwie jak Michał Chrapek. Wyjeżdżamy na święta. Rozumiem. Zawsze? Nie. W tym roku. Ale to jest takie coraz bardziej, trzeba powiedzieć, może nie chcę używać słowa modne. Ja bym mody do tego tak do końca nie mieszał. Wydaje mi się, że bardzo to są piękne święta, naprawdę. I przez wiele lat... Kocham, ubóstwiam, wiele lat uwielbiam. Wkładałem w nie wiele serca i przynosiły mi dużo wzruszeń i wspaniałych przeżyć. Ale to też trochę jest tak, że jak się dużo pracuje, to no to jest smutny znak czasów, że te okresy świąteczne to są jedyne, kiedy możemy sobie pozwolić na wysupłanie jakiegoś dłuższego urlopu. No, dłuższy w tym wypadku to 8 dni. To rzeczywiście bardzo długi. Możemy Irlandczyka obejrzeć raptem 3:29. Tak, nawet kilka razy. Ja już sobie go powiem ci na tak, będę sobie codziennie godzinkę. Wrócę na chwilę do motywowania, do Proszę. Tego trenera, który się pojawił, pytałeś mnie. No to ja wyznaję tę filozofię, którą wiem, że wyznawał wspaniały reżyser Stanisław Bareja, którego notabene 90. rocznicę urodzin mamy w tym roku i z tego powodu odbyło się parę ważnych uroczystości. W Radzie Dniowej Trójce nawet byłem, wiem. 5 grudnia te 90 lat minęło. On w zasadzie nigdy nie podnosił głosu. Motywował życzliwością, otaczał swoich współpracowników miłością. No i ta droga mi się podoba. Mówienie katastrofa to nie jest najlepszy pomysł. Szanowny panie trenerze, który na pewno nas nie ogląda, bo jest od niedawna w Polsce i może jeszcze nie mieć dekodera. Byś się zdziwił. Obym się zdziwił. A dobrze, jeszcze krócej, tylko a ty, jak mawia młodzież, lepiej chodzisz w pracach, jesteś chwalony, czy jednak trzeba ci tam troszkę szpileczkę wbić? Bo ja, powiem ci szczerze, ja muszę być... Grzeczny Bartek i ja wtedy lepiej pracuję. Tak, to myślę, że jest sprawa po pierwsze bardzo indywidualna. To znaczy są niektórzy ludzie, którzy,
którzy mogą mieć taką skłonność do spoczywania na laurach i do zadowalania się tym, co już osiągnęli, ale są też tacy, których po prostu trzeba wspierać. Myślę, że tych pierwszych jest mniej. Ja z takimi nie pracuję. To dobrze, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli nie pracujesz z tymi dobrze? Nie, no idealnie. Tak. Jedno tylko zapewnienie na koniec. Tam, gdzie jedziesz, rozumiem, jest Canal+, papcie zdejmiesz i liga angielska będzie leciała. To jest drażliwy temat w moim domu, więc o tym nie mówmy. Tak, zobaczymy, będziemy negocjować, jedziemy odpocząć. Czy to już koniec? Przyjmij piątkę. Nie, mój drogi, jedziemy dalej. Przybijamy piątkę, bo czas zobaczyć pięciu turbokozaków wybranych przez nas, specjalnie dla Państwa z tego. Oto, proszę Państwa, tygodnia, pozycja piąta i zobacz, Tomasz Denę. Wczoraj zobacz, jaki podglądacz, no. To jest charakterystyczne. Tak. Żółtko. Dobrze. Tak, nie pochwalam, ale go rozumiem. A rozumiesz tego oto strzelca? Leonardo, Brazylijczyka, Zjednoczone Emiraty Arabskie? Tego to dopiero dobrze rozumiem. Jemu współczuję. Słuchaj, zobacz, pozycja trzecia. Jak to miło jest strzelić bramkę Barcelonie na 2-2. Tak. Bramka Aleksandra Isaka. Takim też wynikiem zakończył się ten mecz. Ale pojawia się też krew po zdobyciu tej bramce. Czy ty możesz wiedzieć, o co chodzi? No, musiało dojść do nieprzewidzianego rozwoju wypadku. Uwaga! O! Mamy. Walka kogutów. Jezus, panowie, Maria. Radość powinna być jednak kontrolowana. Też tak uważam. Mój drogi, pozycja nasza druga. Kolega nazywa się Konstantin Budescu. Zobacz, pieniądze leżą nie na stole, na podłodze. Kolega Budescu, podobno gwiazda tamtejszej ekstraklasy z Astrii Giurgiu, zakłada się, uwaga, chyba chce wystąpić w Turbokozaku. I co się dzieje? Padną zaraz strzały, a w zasadzie jeden strzał. Zobacz! Zgłosił akces do Turbo Kozaka. Dobra. No, wydaje się to aż nieprawdopodobne. Kasa wzięta, widziałeś? Kasa wzięta, tak. I zobacz, pozycja pierwsza. Dobra. Cristiano Ronaldo i dziadek w Turynie. Co się dzieje? Musi wejść do środka. Wkurzony? No, zadowolony nie jest. Myślisz, że to koniec jego wkurzenia? Sądzę, że tak. Nie. Ja, widzisz? Czy myślisz, że to koniec jego wkurzenia? Nie. Tak, miał szczęście ten gość, który stał obok niego, bo zdaje się, że to on był pierwotnym celem tego trzeciego ataku. Ale zobacz, jaka frustracja. Dobra, sportowa złość. Ale aż taka w dziadku na treningu? To jest gigant, to może nieprzyzwyczajony. Poza tym, a to teraz co się stało? Wyszedł. Tak. No, bez żadnego trybu. Tak. Dobrze. Kiedyś pamiętam w dziadku schodził ten, co wchodził wcześniej, a to tutaj widzisz, no jednak gwiazda ma swoje prawa. No. Ja nie wiem, jak to było wychodzić z dziadka, bo ja zawsze byłem w środku. Cały czas? Tak. Byłem bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Wszystko robiłem jednakowo słabo. I nawet wtedy, kiedy grałeś Olka? No nie, trochę kokietuję, trochę żartuję, czekam, no aż mi powiesz, że to już koniec, bo chciałem życzenia nie, złożyć. Jeszcze nie koniec. Widzę, że... Żeby nam te życzenia nie umknęły. Przepraszam bardzo, czy gdzieś spieszysz? Właśnie nie, tylko śpieszę się z życzeniami przed zakończeniem programu. Słuchaj, El Clasico jeszcze w środę, przecież będziemy oglądać wszystko. Będziesz oglądał? Jak ja byłem raz nawet w studio na El Clasico. I Barcelona wygrała ile chyba 7-0, nie pamiętam. Ja, to 7-2. A ty jesteś z jakiej opcji? Ja jestem El Madridista. Pozwolisz, że się nie będę. Ja jestem Barcelona, ja jestem Barcelona, mój drogi. Ja jestem Barcelona. Proszę Państwa, tydzień temu ogłosiłem konkurs, taki bardzo prosty konkurs. Państwo mieli napisać, bo mam tych kubków od cholery, do rozdania. Zero. Znowu mi tutaj coś odpada. Technika, gdzie jest technik? Dobra, damy sobie radę. Mam tych kubków dużo. Prosta sprawa, trzeba było napisać czemu i komu dać ten kubek. Tak. Więc proszę Państwa, rozdajemy kubek następującym osobom. Rozdajemy pani Annie Ciećmierowskiej, rozdajemy kubek panu Bartoszowi Regule i rozdajemy kubek pani Darii Wałkowskiej. Ja maila pani Darii Wałkowskiej pozwolisz zacytuję. Albo wiesz co, jeszcze inaczej, ty przeczytaj, bo ty masz ładniejszy głos ode mnie. Od dzień dobry. Z tym głosem to nie wiem, bo go nie słyszę, że sparafrazuję. Proszę. Gdzie jest ten mail? Dzień dobry.
A, całego maila, myślałem, że adres mailowy. Nie, 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 dawaj, czytaj. Dobra, żartowałem. Uwaga, dzień pani dobry. Daria Wałkowska. Dzień dobry. Uważam, że to ja akurat powinnam otrzymać kubek jako rekompensatę za brak swojego faceta co niedzielę w godzinach 19.30, 22.15. Jako, że ogląda wasze programy, to jest Liga Plus Ekstra, a następnie Turbo Kozak. Nie ma z nim kontaktu przez ten czas. Przez tę sytuację jestem chyba jedną z nielicznych kobiet, które wiedzą, że drużyna Raków Częstochowa rozgrywa swoje domowe mecze w Bełchatowie, a zwolnienie Ireneusza Mamrota z Jagiellonii to dla mnie news weekendu. Pozdrawiam, Daria Wałkowska. Myślę, że kubek jest absolutnie zasłużony. Nie dałbyś? Ja bardzo pozdrawiam również trenera Mamrota, który jest fantastycznym gościem. I zasłużonym też. I trzymam kciuki, żeby powrócił do Ekstraklasy w wielkim stylu. Proszę państwa, zanim... Ale za Rafała Grzyba też trzymam kciuki, bo też jest świetny. Ty to jest taki dość empatyczny, podobasz mi się zawsze. Ale ja mam też... Ja też będą jestem życzenia? Tak, już za chwilę. Proszę państwa, więc ja zanim Olaf złoży państwu życzenia, zachęcam dalej do pisania do nas maili. Może być nawet na Twitterze, może być na Facebooku, na Instagramie. Wszędzie niech państwo do nas piszą. Ja za tydzień świątecznie rozdam... Będę hojny. 5 takich kubków. 5 najlepszych maili nagrodzę kubkami. Proszę do mnie pisać. Hashtag TurboKozak i dlaczego państwo taki oto piękny kubek chcą od nas uzyskać. Widzimy się za tydzień po raz ostatni w tym roku. Będzie przerwa, więc proszę z nami być. Wyjątkowo o godzinie 20:00, bo nie będzie Ligi Plus Ekstra, bo Liga Plus Ekstra będzie cały czas mnie tutaj coś opada. Będzie o godzinie, będzie w sobotę. Gościem nie będzie Olaf Lubaszenko, tylko Andrzej Persson, więc nie wiem, czy nam starczy czasu, ale Andrzej Persson wtedy złoży życzenia, a teraz ja się z państwem już żegnam, dobranoc, miłej nocy i daję równo 45 sekund Olafowi Lubaszenko na życzenia. Olafie, 3, 2, 1, słuchamy. Kochani państwo, bądźmy dla siebie dobrzy, to jest jedyny sposób, żeby jakoś to wszystko przetrwać i... To właściwie tyle, bo to zdanie zawiera w sobie bardzo dużo treści. Jeśli chodzi o polską piłkę, to bądźmy dla niej życzliwi i wyrozumiali. Nie ferujmy wyroków, nie skreślajmy trenerów po 5 nieudanych meczach, ani też nie wynośmy na ołtarze tych, którym udało się wygrać 1 czy 2 mecze. I bardzo proszę pana redaktora Ignacika, żeby gościem jednego z programów Turbo Kozak w przyszłym roku był Michał Karbownik i wtedy to się może nazywać Karbo. Na końcu Misia. Serdecznie państwa pozdrawiamy. Wesołych świąt życzę. Czekam na Karbo Kozaka. Do zobaczenia, do zobaczenia. Proszę państwa, jak zwykle to się niestety nie zmieściło w programie. Pan Michał teraz skomentuje strzał pana Grzegorza. Panie Michale, proszę. Panie Grzegorzu, ja mam dla pana zakład. Proszę. Mogę zrobić mały zakład? Proszę. Panie Grzegorzu, jak pan trafi w którąś z dziur, ja zapraszam pana na dobrą rybę. Po programie. A co z tego będzie miał prowadzący? Prowadzący będzie miał... Podwiezie nas tam. Podwiezie i będzie miał dobry napój energetyczny. Słuchajcie, to jest wspaniały zakład, już się nie mogę doczekać. O, cieciule. Yeah! Wybieramy sobie, brawo. Wiesz co, jakaś dobra knajpa. Grzegorz, poczekaj, bo to jest obiad dwudaniowy. Czy oddasz mi zupę? Dwudaniowy, oddam zupę, ale nie w Polsce, prawda? Gdzieś to znajdziemy jakieś dobre. Nie ma problemu. Zakład to zakład. Wygrałeś, to wygrałeś. Szanowni, dziękuję. Brawo. Częściej mnie zapraszajcie. No, na meczu by nie dole... Nie, no, nie jesteśmy na meczu, spokojnie. Grzegorz, co zrobiłeś? Nic. A mógłbyś coś zrobić? Tak. Uderz głową w słupek. Dobra. Może tak być. Zakłam to. Nie, zakłam. Dokończ. Zakłam, ty. Jest takie słowo zakłam? Już tak. Już to jest. Młodzieżowe słowo roku 2021. O, jest Gabor. Ojo! Grzegorz, powiedz wszystkim ludziom, gdzie ty, kajki byłeś? Coś mi opuściło? Na rybę poszedł.